To jest kwadrans na angielski, lekcja 170. Good morning, Ania. Good morning, Szymon. Good morning, our listener. W najbliższych trzech odcinkach zajmiemy się trochę gramatyką języka angielskiego. Omówimy trzy różne zagadnienia związane z podstawowymi czasami w języku angielskim. I będziemy używać wybranej funkcji danego czasu, abyście wiedzieli, w jakiej sytuacji go użyć, a nie tylko znali teorię zastosowania. Na pierwszy ogień idzie czas Present Continuous i jedna z jego funkcji, czyli wyrażanie frustracji. Let's begin. Dowiedzmy się co nieco o czasie Present Continuous, a, Aniu. Kiedy używamy takiej konstrukcji? Hmm. W czynnościach, które odbywają się w tej chwili albo są tymczasowe. Exactly. To jest jego standardowe, sztampowe użycie, tak jest. Jeżeli robimy coś w tej chwili albo coś jest tymczasowego, czyli nie na stałe. Jakiś przykład może? I'm talking to you right now. Yeah, perfect. Of course, I'm talking to you right now. Rozmawiam z tobą w tej chwili. Oczywiście. Albo zakładając, że tymczasowo obecnie mieszkamy nie, w Krakowie, tak i stamtąd nagrywamy, to aniu jakbyś powiedziała, że w tej chwili mieszkam w Krakowie. I am living in Krakow at the moment. Jak yeah, job. I'm living in Krakow at the moment. Czyli mamy tutaj kilka takich wyrażeń charakterystycznych, które podkreślają, że coś jest na teraz, w tej chwili. Takie jak now, at the moment, czy right now, currently, obecnie, currently. Can you repeat? Currently. I takie wyrażenia, które sugerują, że coś się dzieje teraz, to często w testach gramatycznych będziecie mogli spotkać takie właśnie spójrz albo słuchaj, czyli look albo listen. Tak jest. No a co z jakimś dłuższym okresem? Gdy na przykład czytamy długaśną książkę i jesteśmy w trakcie tej książki, tak? Na stronie 300 z 600, to czy mogę powiedzieć: Currently I'm reading Game of Thrones? że w tej chwili ją czytam, chociaż no nie mam książki przed sobą? A dlaczego nie? No i skończyła się jeszcze. Dokładnie, czyli mogę. Jeżeli coś jest w trakcie, nawet jeżeli nie robię tego w tej chwili, to też mogę powiedzieć I'm reading Game of Thrones. Czytam grę o tron. No to jest przecież wielka książka. Trochę mi zajmie. Um, niekoniecznie muszę ją mieć otwartą teraz, tylko jestem w trakcie. No dobra, no to co z budową? Aniu, z czego się składa ta nasza konstrukcja? Mm. Z czasownika B odmienionego przez osobę, mm -hmm, bardzo dobrze, plus czasownik z końcówką ING. Fantastycznie. Dokładamy do wszystkich czasowników ing i ta forma jest identyczna dla wszystkich osób. No i czasownik B, który się odmienia, czyli I am reading, you are reading, i tak dalej, i tak dalej. A jak zaprzeczymy? Jakbyś powiedziała, że w tej chwili. Nie oglądam żadnego serialu. What is true, actually? <laughs> I am not watching any series right now. I'm not watching any series right now. Super, czyli dodajemy sobie not, tak? I'm not, you are not, albo w skrócie you aren't, he isn't i tak dalej. No a co z pytaniem, jak zapytamy, czy oglądasz coś interesującego w tym tygodniu? Are you watching anything interesting this week? Are you watching anything interesting this week? Super, więc to mieliśmy w początkowych naszych odcinkach. Taka zamiana osoby you z y, czasownikiem be to jest inwersja. Zamieniamy je miejscami. Czyli zamiast powiedzieć you are watching, robimy are you watching, is he? I tak dalej, i tak dalej. No dobrze. To zróbmy sobie kilka ćwiczeń z tą konstrukcją, aby co nieco lepiej się z nią oswoić. Powiem teraz fragmenty zdania. A Twoim zadaniem, Aniu i słuchaczu-słuchaczko, jest zbudowanie z tych fragmentów w pełni gramatyczne zdanie. Pamiętajcie o odmianie czasownika i dodaniu inga. Dobrze? I'm ready. Okay, so let's start. Mark run in a park. Czyli zdanie, Mark biega w parku. Mark is running in a park. Well done. Mark is running in a park. Number 2. Frank buy a new car. Frank is buying a new car. Fantastic. I watch Casa de Papel. I am watching Casa de Papel. Good job. Yeah. Czyli oglądam dom z papieru, tak? Casa de Papel. A jest angielskie tłumaczenie tego serialu? Jest The House of Paper albo Money Heist. Ooh. A ja mi się bardzo podoba oryginalny tłumaczenie. de Papel. La, La Casa de Papel. Wszyscy wiedzą. O co chodzi? Dobrze, także I'm watching. Tak jest. No jeszcze jedno sobie zróbmy. They talk a lot this week. They are talking a lot this week. Super. Oni w tym tygodniu dużo rozmawiają tak ze sobą. They are talking a lot this week. Super. No to popracujmy nad pytaniami. Usłyszysz teraz twierdzenie, Twoim zadaniem jest zamiana go na pytanie. Typu tak lub nie. Dla przykładu, I am tired zamienimy na are you tired? Czy jesteś zmęczony? Aniu, you ready? I'm ready. Ok. My brother is working from home. Is my brother working from home? Yeah, good job. Is my brother working from home? Tak jest, czyli zamieniamy sobie miejscami. I am sitting in the living room. Are you sitting in the living room? Are you sitting? Good job. She is working tonight. Is she working tonight? Fantastic. Is she working tonight? Podniesiemy teraz troszkę poprzeczkę i teraz podam tylko fragmenty, ok? Zdania. No a twoim zadaniem jest ułożenie pytania. Ok. You play games right now. are you playing games right now great Czy grasz teraz w gry? are you playing games right now okay next his daughter talk to a friend is his daughter talking to a friend is his daughter talking to a friend Tak, w tych ćwiczeniach nie musicie tak naprawdę nawet rozumieć, czego dotyczy zdanie, no bo ćwiczymy po prostu. Konstrukcję. Zmianę konstrukcji. Więc jeżeli wiecie, jak działa język, to budujemy tą naszą intuicję językową, to tu wystarczy. No i ostatnie. I feel sick today. Are you feeling sick today? Are you feeling sick today? Good job. To no teraz nasza funkcja, więc wyrażanie frustracji. Otóż, jeżeli jest coś, co was irytuje, ktoś to robi często albo zawsze, to możemy też użyć właśnie Present continuous, pomimo tego, że ta czynność jest powtarzalna, no bo ktoś ciągle to robi. To użyjemy Present continuous. Takim sztandarowym przykładem jest zdanie on albo ona ciągle obgryza paznokcie. To jest irytujące. He's always biting his nails. He's always biting his nails. Good, let's try again. He's always biting his nails. He's always biting his nails. Tak, to always wstawiamy pomiędzy czasownik być, a ten czasownik z ingiem. Um, inny przykład. You're always listening to loud music. You're always listening to loud music. Great. Ciągle słuchasz głośnej muzyki, tak? No, ile można? Frustracja. Um, albo na przykład, my neighbors are always having parties on weekends. My neighbors are always having parties on weekends. Fantastic. Super. Ok, czyli w konstrukcji nic nam się nie zmienia. Jedyne co to jest taka specyficzna funkcja, bo pomimo tego, że jest to, są to rzeczy powtarzalne i chciałoby się użyć czasu prostego, simple, to użyjemy continuous i to jest ta nasza frustracja. Wyobraźmy sobie teraz, że kłócimy się z kimś, wiecie, z mężem, żoną, partnerem, partnerką. Zadajemy sobie takie przesadzone. Retoryczne pytania. Jak. dlaczego ciągle zapominasz o naszej rocznicy? To jest zbrodnia. <laughs> Nie wolno. Why are you always forgetting about our anniversary? 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 Okej, okay, czyli zrobiliśmy nasze forgetting, mamy are you, czyli jest ta inwersja. No dobra, no to więc Aniu, pokłócimy się teraz trochę. Dawaj. Podam ci fragment zdania, a ty mi będziesz robić wyrzuty. Okay. Zaczynamy sobie właśnie od why, Tak, dlaczego ty to robisz? Why? Więc nasz przykład to będzie zapominasz pozmywać tak naczynia. Czyli forget to do the dishes. Jakbyś powiedziała, dlaczego ciągle zapominasz pozmywać naczynia? Why are you always forgetting to do the dishes? Fantastic. Why are you always forgetting to do the dishes? Pięknie. Dlaczego ciągle zapominasz pozmywać? Dobrze. Dlaczego ciągle zostawiasz bałagan? Bo zostawić bałagan to będzie leave a mess. Leave a mess. Ok, i teraz w pełnym zdaniem, dlaczego ciągle zostawiasz bałagan? Why are you always leaving a mess? Fantastic. Why are you always leaving a mess? Answer me! <laughs> Tell me! Tak jest. Palić w salonie, tak? Papierowce. Czyli smoke in the living room. Smoke in the living room. Ciężko przychodzi mi to przez gardło. Jak mm -hmm. można palić w salonie? Papierosy, no oczywiście. Nie w kominku. Albo fajkę. Nie. Albo świeczkę. Do świeczki możemy zapalić. There you go. In English? Why are you always smoking in the living room? Fantastic. Why are you always smoking in the living room? Prosiłam trzykrotnie, <laughs> a ty nadal falisz. No i żebyśmy taki nie byli seksistami, to zróbmy jeszcze sobie zdanie, dlaczego ciągle kupujesz nowe buty? Okay. Buy new shoes. Buy new shoes. Mhm. Mm Why are you always buying new shoes? Yeah, why are you always buying new shoes? We don't have space for it. We could add that. Yeah. Well done. Już nie mieści się nam nic w szafie. Mamy nadzieję, że takie praktyczne podejście do gramatyki Wam odpowiada. Pracą domową jest ułożenie trzech zdań o irytujących nawykach osoby, którą dobrze znacie. Dzięki temu odcinkowi na pewno lepiej będzie Wam szło wyrażanie frustracji i prowadzenie kłótni. Usłyszymy się za tydzień w kolejnym odcinku gramatycznym. That's all for today. Bye! Bye.